Zajebiste, naprawdę. Wow. Jestem w trakcie dziadowania wrześniowego i robię jedną z moich ulubionych potraw, a mianowicie jest to lasagna bez makaronu. Zamiast makaronu będziemy używać cukinii, dzięki czemu to wszystko będzie bardziej lekkostrawne, mniej węglowodanów będziemy spożywali. My po prostu lepiej będziemy się przez to czuć, nie będziemy senni. Co tutaj mamy? Mamy kilogram mięsa wieprzowego. Nie zużyję całego, ponieważ mięso wieprzowe będę używał również do zrobienia kartaczy, których wieki nie robiłem, także myślę, że tutaj użyjemy jakieś pół kilograma mięsa. Pozostałe pół użyję do kartaczy. 5 cebul mam. 2 cebule zblenduję na papkę, dodam do mięsa, 3 cebule wjadą do naszego sosu. Także mam tutaj sos jeszcze, który robiłem wieki temu, chyba w dziadowaniu sierpniowym bodajże. Jest to sos z pomidorów malinowych, użyłem tutaj pół kilograma pomidorów malinowych. Przegotowałem je, sparzyłem, one w ogóle się gotowały w wodzie, są obrane i zblendowane. Plus do tego przyprawy, czyli pieprz grubomielony, który jest rozbity w moździerzu, sól i 200 g sera żółtego, bo spoko promka w Kauflandzie. 20 zł element talerz kosztował za kilogram, czyli mam tutaj 200 g po prostu stawtego sera. Najpierw co zrobimy, to weźmiemy cukinię i pokroimy ją w bardzo cienkie plasterki oraz posolimy, zostawimy na jakieś pół godziny, żeby była bardzo miękka, dzięki czemu nie musimy cukinii wcześniej podgotowywać. Następnie zamarynujemy nasze mięso i będziemy smażyć 3 cebule na patelni. Także bierzmy się do roboty. Staram się, żeby te plastery były naprawdę dość cienkie, ponieważ zrobimy pierwszą warstwę, na samym dole będzie cukinia, sos z mięsem, ser, cukinia, sos z mięsem i do góry ser. Ponieważ ja używam takiej foremki, ona nie jest zbyt duża, dlatego myślę, że dwie warstwy się tu pomieszczą. Zobaczymy, jak się pomieści więcej warstw, to nałożę więcej. Przekładam wszystko do środka. Posuwało. Ok. Solimy to wszystko. Tutaj nie żałujemy soli, ponieważ gdy to wszystko nam puści wodę, to woda zostanie w naszej soli, aniżeli w cukinii. Dobra. Teraz mocno mieszamy. Tych końcówek nie chcemy. Tak to mniej więcej wygląda z tej perspektywy. Ja odstawiam tą cukinię na jakieś 30 minut, 40 na bok. W międzyczasie myślę, że uda nam się usmażyć nasze mięso oraz cebulę i połączyć wszystko razem. Także z cukinią widzimy się za około pół godziny. Cebula jest pokrojona, także robimy to samo co w przypadku naszej cukinii, czyli przekładam naszą cebulę do miski. Powiem wam, że nie kroiłem cebuli w kostkę. Pokroiłem takie cienkie krążki, dzięki czemu ona mi się szybciej skarmelizuje i będzie bardziej wyczuwalna w naszej lasagne. Wszystko solę, też nie żałuję tej soli. Maksymalnie mieszam. Teraz właśnie podczas mieszania cebuli te krążki się fajnie rozwarstwią. Zobaczycie, jak cebula postoi i ona sok z siebie odda. Ok, dwie cebule są tutaj pokrojone, takie ciartki można powiedzieć. Do tego dodałem jeden duży ząbek czosnku, jeden mały. Nakładam pokrywę. Uszczelka. No i jedziemy.
Tak wygląda nasza cebula po zbrandowaniu, jest taka papka. Teraz dodamy ją do mięsa i wymieszamy z innymi przyprawami i będziemy marynować mięso przez jakieś pół godziny. Dobra, do naszego mięsa wsypuję majeranek. No to i resztę. Okej. Naszą zmiksowaną cebulę. Trochę czosnku suszonego. Jest jakaś jedna płaska łyżeczka. Oraz pieprz grubo zmielony, jak tutaj zmierzyłem w moździerzu. Jedna duża łyżka. Solidna szczypta soli. Nie dodaję do tego w ogóle jajka, także teraz wszystko mieszamy. Dobra, po 10 minutach mam mięso wymieszane. Odkładam je teraz na jakieś pół godziny. W międzyczasie, gdy mięso będzie się nam marynowało, możemy usmażyć naszą cebulę. Długo nie potrzeba, by ją skarmelizować, także jakąś krótką chwilę to pewnie zajmie. 7 minut później nasza cebula już jest gotowa, także zostawię ją już, nie będę jej dalej smażył, ponieważ ona się bardzo dobrze wygotuje razem z mięsem oraz naszym sosem pomidorowym, także ten moment jest wystarczający. Teraz przekładam cebulę do miski i będziemy smażyć nasze mięsko. Nie robię żadnych kulek, po prostu tu mniej więcej porozrzucam. Chcemy, żeby to mięso się bardzo dobrze zrumieniło. Dobra. Po 10 minutach nasze mięso jest już usmażone. Ja jeszcze je dogniatam tutaj taką ubijaczką do ziemniaków, ponieważ niektóre kawałki są bardzo grube. Chcę, żeby one były dość cienkie. Na tym etapie dołożymy naszą przesmażoną wcześniej cebulę. Wylejemy sos pomidorowy i będziemy to wszystko dusić przez około 10-15 minut, nie dłużej. Ok, 10 minut minęło. Tak wygląda nasze mięsko. W zasadzie nasz sos. Nie zamierzam już tego dłużej smażyć. Myślę, że taka jakby konsystencja tego wszystkiego po prostu wystarczy. Jest to dość gęste. Myślę, że jeszcze cukinia podczas gotowania, pieczenia w zasadzie naszej lasagne w piekarni popuści troszeczkę wody, przez co ta konsystencja z pewnością się zmieni. Z ciekawości pokażę Wam, ile wody zebrało się w naszej cukinii. Zobaczcie. Przez dodanie soli. Może tutaj odleję do szklanki, zobaczymy. Okay. Myślę, że jakieś 100 ml. Coś koło tego. Bardzo dużo. Dobra, także ostatnia rzecz teraz. Robimy spód naszej lasagne, czyli nakładamy cukinię. Teraz idzie ser. Ok, teraz ostatnia warstwa mięsa. Po 30 minutach, jak już tam ten wierzch będzie bardzo zrumieniony, na końcu posypiemy ser, aby on się po prostu nam nie spalił, żeby nie było takiej twardej skorupy. Dlatego teraz wkładam naszą zapiekankę do piekarnika.
Okej, okay. Lasagne potrzymam jeszcze 15 minut w piekarniku. Teraz jest czas, by położyć do góry ser. Myślę, że powinienem ją wyciągnąć w zasadzie, żeby się nie oparzyć. Aczkolwiek myślę, że uda mi się na tyle to rozłożyć. Lasagne wyszła bardzo dobrze, jak widzimy. Jestem ciekaw, jak smakuje, także spróbujmy kawałek. Okej, okay, jestem ciekawy. Zobaczmy. Okej. Okay. Wow. Zajebiste, naprawdę. Wow. Bardzo soczysta. Ta cukinia idealna, nie jest taka hamska, twarda. Naprawdę przepyszne, powiem wam. Przepyszna lasagna. Powiem wam, że ten kawałek wygląda naprawdę niesamowicie. I mogę wam powiedzieć, że jeśli raz zrobicie lasagne z cukinią zamiast makaronu, nigdy już nie będziecie chcieli zwrócić z powrotem do makaronu, ponieważ danie jest niesamowite i stosunkowo tanie, ponieważ podczas dziadowania zrobiłem dużą lasagne, która starczyła mi na dwa duże obiady, jeszcze nawet na kawałek kolacji. Także dzięki, zapraszam i polecam. Pa, pa, trzymajcie się.